nie ma pieczątki jednego koncernu, nie? Hollywoodzkiego. Tylko ona się strasznie różni, bo czuć rękę opowiadacza. A ja miałem dużo do opowiedzenia. Ja startowałem w 1949 roku. Do egzaminu dopuścili 600 osób. I trzeba było jechać się zapisać. Ja wtedy po raz pierwszy pojechałem do Polski. Nie? Łódź i tak dalej. Ja wchodziłem do tego pałacyku Kona, maleńki tego, to dla mnie to było wielkie przeżycie, wie pan. Było lato i okazało się potem, że byłem szósty na liście. Więc byłem bardzo zdeterminowany i bardzo podniecony. To był egzamin niesłychanie. Trudno, bo nie wiadomo było, z czego zdawać. W istocie były to egzaminy z osobowości. Ponieważ ci najwybitniejsi pedagodzy, głównie Bogdziewicz i Wolf, i Mowcy, inteligentni ludzie, poznawali tych kandydatów bliżej. I jakby takim jedynym miernikiem, czy sprawdzianem, była, kandydat musiał jakby potwierdzić, a czy otworzyć się na swoją duchowość. To znaczy, to już chodziło, co czytał, co wiedział, w jakim stopniu świadomie uczestniczy, nie? W tym. A z drugiej strony, jak jest powiązany z dniem codziennym. Wie pan, ale to każdy człowiek był przecież inny. Mój kolega z Poznania, wyrzucili go, ponieważ on nie znał ceny masła w Poznaniu. A ceny były lokalne, ruchome. No to reżyser musi się interesować, mówili. I tak dalej. Ja pamiętam jak dzisiaj. A byłem oczywiście w tych kandydatach, jeśli chodzi o tego, prawdopodobnie pewnym ewenementem, bo tam nie było chłopca z Szopienic, ze środowiska robotniczego, hutniczo-górniczego, nie? Który się nagle zjawił, więc wie pan, takich ciekawych, jeszcze ja z tymi warunkami, mały, chudy, kurczę, tego wyglądałem. Miałem ogromne kłopoty przez parę lat, żeby w ogóle mnie uważali, że jestem studentem i że jestem reżyserem potem. Więc dla nich byłem takim jakby ciastkiem dziwnym. No ale ja miałem wspaniałą polonistkę, która mnie, matka mnie nauczyła czytać książki. Dzięki niej ja wszystko czytałem. Jeszcze w gimnazjum czytałem książki Dygata, wie pan, Brandysa i tak dalej, no. Słowem byłem bardzo napakowany, jeśli chodzi o taką wiedzę. I kiedy mnie Bogdziewicz zapytał, czy ja czytam te tygodnie, ja mówię, wszystkie czytam. Mówię, wszystkie? A kulturę pan czyta? Tak. Ostatnio pan czyta? Mówię, tak. A co jest napisane na pierścień? Jaki artykuł? Kto go napisał i o czym? Co ja powiedziałem? Wie pan. No to już widzę, że tego. Po czym oni również badali wrażliwość estetyczną jakby. Wyobraźnię i tak dalej. No to ja miałem wyćwiczone na literaturze i dali mi takie zdjęcie duże, bardzo piękne. Były takie schody i na schodach na górze siedziała śliczna dziewczyna. Śliczna taka. I oni mówią, proszę zatytułować to zdjęcie. No ale ja z tym swoim ukrytym kompleksem Stendhala, z tą wrażliwością. Zachwycająca była ta dziewczyna. No ale napisałem dosyć, myślę, ostro. Przed odlotem. To znaczy metaforycznie, że ona jest jakby przed chwilą, przed decyzją w sprawie utraty dziewictwa. Nie ma. I oni strasznie byli zdziwieni. Ja myślę, że to mi bardzo posłużyło. I byłem jednym z najmłodszych, którego oni przyjęli do
Ja byłem szczęśliwy, bo się absolutnie odciąłem od Śląska. Wyalienowałem się z niego. Znienawidziłem go, wyrzuciłem, nie lubiłem jeździć tam do tych pieprzonych szopienic i patrzeć na tą nędzę, wszystko, na tych moich rodziców, sąsiadów. To było dno. Byłem na takiej przechowalni, no i wszystko mi dobrze poszło, ale ponieważ miałem te zasady śląskie, że jak się dostałem, bo mi matka powiedziała, no twoja wola, ale jak się nie przyciśniesz, nie, to pójdziesz na gruba. I ja po prostu walczyłem o to, że muszę się przycisnąć, ale ja zmierzałem do zawodu, a nie do sztuki. Artysta, człowiek nie może się mianować artystą. Artystą się człowiek staje. Ja o tym nie wiedziałem, że będę artystą, tylko interesował kino artystyczne, ale jako zawód, że trzeba robić. I w związku z tym to wszystko mi się dało z wielkim, z niezwykłą pracowitością. Skończyłem pierwszy rok, bo wyrzucali połowę po pierwszym roku. Ulokowałem się na drugiej lokacie i dostałem asystenturę z Kubą Morgensteinem i właściwie byłem już po szkole, ale żyłem poza Śląskiem. Nie miałem z nim nic wspólnego i nie chciałem, ponieważ pamięć moja i tak dalej była straszna. Śląsk to jest skała, nieruszona. A jeśli jest zbanalizowana, tak wiemy, się śpieweczkami tamtego, więc to było bardzo trudne zadanie, które ja sobie sam zadałem. Ale oczywiście motyw, żeby zrobić coś o Śląsku, bo niby to jest moja powinność, bo mnie to zaczęło trapić, ale większym motywem było to, żeby zrobić film albo filmy, jakich nikt nie zrobił. Dlatego, że ja chciałem być wybitnym, oryginalnym. To bardzo poważna sprawa, ale wtedy całe moje pokolenie było takie. Mieliśmy potrzeby jakiejś społecznej odpowiedzialności czy opowieści o tych sprawach, żeby to wszystko wyrzucić. I to jest jakby istota polskiej szkoły filmowej, nie? Która w całości właściwie jest w związku z tym kinem literackim. Więc ten pierwiastek egotyczny, jeśli się jest hodowany w szkole filmowej na reżysera, na artystę, no to on jest, jak to się mówi, dawno pięknie wiodący. A Bóg sprawił, że ja przyszedłem z tego plugawego, proletariackiego, polsko-niemieckiego Śląska i miałem po prostu strasznie duży rezerwuar spraw, które tam leżą odłogiem, można z nich czerpać w nieskończoność. Jako źródło inspiracji i kina, no, znaczy oryginalnego tworu. Po rozmowach z moim bratem genialnym postanowiłem wszystko rzucić i wrócić na Śląsk, żeby się zmierzyć jako reżyser ze Śląskiem. Ja mówiłem tylko o filmie i tylko jeden wiedziałem, że musi to być film o generacji mojego ojca. Bo pierwsza rzecz jest taka, że człowiek wychodzi z gniazda, gdzie jeszcze są rodzice. I ich przeżycia, te wszystkie, są ważne. Ale ja nie miałem pisać i nie byłem na to przygotowany. I siedziałem prawie 2 lata w Katowicach, w Tychach, w Ańcu brata i żeśmy to obrabiali. I ja wiedziałem, że takim momentem kluczowym
po sześciu wiekach dla historii Śląska, który nikt nie zna w Polsce, bo przecież nie uczy się historii Śląska, bo po co? Mnie to jest nieciekawe. Tylko o hrabiach, o powstaniach takich, to owszem, a to jakieś ponure gdzieś tam w lasach, chłopy, po tym górnicy, nieciekawe kompletnie. Wydaje mi się, że to powstanie, to wydarzenie, w którym uczestniczą ojciec, w sposób jest rzeczą przełomową, najważniejszą. Do dzisiaj tak jest. W związku z tym skupiłem się na losach tej generacji. O niczym nie rozmawiali, tylko o tym wielkim przeżyciu, ale bardzo szybko o tym, że nie zostali przez Polskę przyjęci, że to były powstania bezowocne. A my zaś pod wozem. A kiedy wy byli na wozie? Zrobiliście te powstania i co? Polotaliście trochę po hodach, popukaliście się trochę, pogonili po polach i hasiokach i co z tego mocie? Nawet prawa do roboty, nie wspominając o innych przywilejach. Tak jest. Mój ojciec jak umiera, to mnie przepraszam za to, że był w powstaniu. To jest katastrofa. No ale my tego nie zmienimy, ja tego nie zmienię. Ale wiedziałem, że trzeba właśnie o tym zrobić film, żeby próbować naprawić jakby te relacje. Wie pan, on był w jakimś sensie skierowany w stronę odbiorcy pozaśląskiego, ponieważ to dzisiaj zresztą to trwa. Wiedza o Śląsku jest znikoma, a jeśli jest, to jest oparta na negatywnym stereotypie. Ślązacy nie są. To są Indianie, jak ja powiedziałem, Indianerie. To jest gorszy gatunek, który nadaje się, tak jak Niemcy, do roboty i bez tego. Niestety stało się najgorsze, bo dokładnie to, co Niemcy zrobili, to zrobili Polacy, mając ten negatywny stosunek z niewiedzy. Sam Piłsudski uważał, że Polacy, że Ślązacy są zakapturzonymi Niemcami. Słowo marszałka są święte, to jest jakby biblijne, nie? I my jesteśmy cały czas jakby na aucie, a rzecz polega na tym, że przecież autonomia jest samorządem. Ślązacy chcieli sami rządzić na poziomie samorządu sobą. Przecież to jest istota demokracji, nie? Cały czas idzie walka o to, żeby samorządy były samorządami, a nie partyjnym obszarem. I to jest cały czas dramat jakby polski. Więc ja miałem tę sprawę na głowie, więc już jako człowiek zrównoważony, z zawodem w ręku, z pozycją w środowisku, wróciłem z głębokiej potrzeby, przede wszystkim dla siebie samego, żeby potwierdzić i określić swoją tożsamość. To jest źródło sztuki bardzo często. Cały ten węzeł bólu, który miałem w sobie i tak dalej, zaczął się przemieszczać, że tak powiem, w świadomość intelektualną i w świadomość artystyczną. I zacząłem na tym ścibolić. To znaczy, jakby miałem problem ogórka, który ma zaśpiewać. Mówi się, że artyści to są ogórki, które śpiewają. Ja się szykowałem do śpiewu jako ogórek. No i po prostu pewnej nocy doprowadziłem się do takiego, właśnie do rodzaju takiej schizofrenii. I miałem sen. I widziałem ten film. Zerwałem się w śnie i zapisałem pierwszą scenę, bo ten sen umyka szybko, wie pan. I proszę pana, w tej notatce, w tym śnie było dokładnie zapisane, jaki to jest film, o czym, jacy są bohaterowie i tak dalej. I to jest ta scena, kiedy powstańcy biegną do ataku na tą pocztę. Zaczyna się pierwsza strzelanina. Nie? Oni uciekają do kościoła, ale co najważniejsze, bo tam jest zawarta jakby klucz do tych filmów. I dlatego ten film do dzisiaj jest aktualny i dotyka problemów
najistotniejszych, że jeden z braci, najmłodszy, wszedł w inicjację wojenną. Nie? I kiedy już musiał uciekać, to w zakrystii nadział się na niemiecką sanitariuszkę, która do niego strzela. I to jest istota rzeczy. Dlatego, że film jest o Śląsku w tym sensie, że taki młody człowiek, który za przyzwoleniem ojca został dopuszczony do tego niezwykłego czynu po 6 wiekach, przeżył inicjację patriotyczną na równi z erotyczną. Tylko, że to są, że to jest sprzeczność z wrogiem. I ten wątek tej dziewczyny i tego chłopca z tym, co się dzieje w Sojuszkim, jest jakby istotą rzeczy. To jest Śląsk. I trzeba go takim oglądać, takim go przyjąć, bo na tym polega. Chłopcy, jedźcie, tu mucia zalewajka. To są filmy, które mają bardzo silnie rozwinięte, jakby ten kontekst społeczny, lokalny, który jest nieporównywalny z niczym w Polsce. I ja właściwie wypełniałem bardzo tą materią, wizualną również, przede wszystkim, bo przecież film jest wybierany jako obraz i gdzieś tam w głowie to się u człowieka, który Śląska nie zna, to następuje jakieś przewartościowanie. Ja chciałem tych ludzi spoza Śląska, to się nie zmieniło. Zauroczyć Śląskiem. Zauroczyć Śląskiem. W tym sensie to są bajki jakieś moje, mitologiczne bajki na wyższym poziomie, żeby podnieść ten Śląsk z jego trywialnością na poziom literacki i opowiedzieć tego, żeby w tych ludziach, którzy oglądają, żeby oni odkryli, że jest coś takiego. I w związku z tym moją zasadą estetyczną było, że wszystko, co uchodzi, co sam uważałem za brzydotę, podnosiłem do rangi urody, bo brzydota też jest piękna, odpowiednio zobaczona. Nie? To jest bardzo brzydki, stary Śląsk, ale on podporządkowany pewnej idei jest estetycznie, przesłaniu.